tutaj było życie też, nie? O fuck! Z plecy, plecy, plecy! No, ej, no... Tu jest zwolnienie czasu. Trzeba biec po zwolnienie czasu. Dzień dobry, cześć, Jem, z tej strony Ćwierćwilu, to jest GTA Vice City. Zmieniłem to na najszybsze auto na helikoptera, pokupowałem trochę broni, kamizelkę kuloodporną sobie wziąłem, no i co, lecimy z koksem, nie? Nie ma na co czekać. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! No to co, lecimy helikopterem, nie? Nigdy jeszcze tego nie robimy helikopterem. Że tak może być szybciej i sprawniej. Zobaczymy, czy to się uda, ten plan. On najpierw pojechał do doków. Dlatego ważne są, żeby mieć dużo nieruchomości. Właśnie tam jakby, to przynajmniej te chyba 6 jest wymaganych. Właśnie, bo oni przybywają tam i przejmują nieruchomość po nieruchomości. Jeśli macie ich więcej, to macie więcej czasu tak naprawdę na ogarnięcie tej misji, nie? To jest naprawdę spoko. Mafia zajęła stocznię. O, to wszystko, co zajmą. A, jest ich więcej, to gówniano. Nikt nie szkodzi, załatwimy wszystkich. No i to są ludzie Sonny'ego. Sonny się wkurzył, no i po prostu przejmuje wszystkie interesy Tommy'ego. No co oni tam teraz lecą? Aha, po lody. Okej. Okay. Albo nie po lody? Źle oceniłem sytuację chyba. Co wy jedziecie po paprańce, co? Po samochody? Nie, też nie. Nie, no po samochody chyba. Nie, tak, po samochody, dobra. O, skurczybyki! Jest ich więcej, god damn. Jak dużo? Co, wszystkich też na tej wyspie będziemy załatwiać? Po co teraz tylko jadą dystrybucję? No, po to miejsce, gdzie się kręci do filmu dla dorosłych? Ogólnie to nie za bardzo zjeżdżeniem. Chyba co? No. Bomby. Hej! A, bo oni sobie pojechali już tam. Fuck! God damn it. Chyba to Versity Estate lecą. Słabo. Nie! Pomali bujadę. Sukien senę. No co, to my lecimy do Malibu. Gdzie Malibu jest? Gdzie jest Malibu? Ej.
study Genitron. Bring arcade realism to your living room. It could even take quarters and a strange, sweaty man comes by to empty the machine on Friday. Olele. No to tak jak mówiłem. Genitron fighting the evil of boredom. Dobra, parkujemy sobie na dachu. I zdejmiemy. Ociegacie, ale ląduj, Tommy. No i 30 koła wpadło, nie zdobyli nawet Malibu. Losery. Ach, super. Napadam bank, a bo to ciuch, napadam bank. Śmiesznie. So right there was this old cow. I mean, she was. Lecę do Phila, lecę po kamizelkę i robimy ostatnią misję. Ta broń jednak jest najfajniejsza, jeśli chodzi o piu-piuły. Warto ją wydać na nią trochę grosza. Ej, a odzyskałem swoje małe te miejsce? Tam mam do niego wszystko. Tururururum, rum. Gdzie jest film? Gdzieś tu powinien być. Ale się nie wczytałem abrahamsko. Mon Dieu! No jest. Film będzie gdzieś tutaj. Dobra, trochę zwolnimy. Telefon. Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. Versetti Estate. Jakby się pojawił jeszcze raz, to by było super, bo ja bym na przykład przytulił więcej tego. O. Czy tyle nabojów mi już starczy? Nie wiem, w sumie. Kupię jeszcze raz. Stać mnie! To co? To se kupię. Dobra, zapisujemy w lodziarni. No i lecimy. Dalej. Yes, yes. No, no. Hej, hej. Helikopter się nam się chyba nie przyda raczej. Się przynajmniej zdaje. Robimy hajsy, zapisywanie gierkie. A dobra, lecimy helikopterem. Wieczorem, jak klimatycznie. Super, bierzemy sobie kamizelkę. Mamy full. Weźmiemy hajsy. Wejdziemy do środka. Zapiszemy tu grę, żeby nie biegać później 10 razy jednak. O, i zaczynamy ostatnią misję. What's going on? Tommy! Oh, good, good, good. Listen, listen, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down! Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10?
No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Lance jest dla dziecka szujo. Bronimy się, kłócamy. Nie, oni tu będą biec i chcieli mi zabrać hajsy. Ale ja się tak nie dam. Wybiegnę do nich. Teraz scena jak w tym, nie? Jak w Scarface'ie też. Say hello to my little friend. Hello. Gdzieś jest, co? Czy tak będziecie ociągać? Tutaj jest też taki myk, że jak oni dojdą do sejfu, koniec końców, to topi się hajs. W sensie zabierają go i warto mieć go trochę, żeby móc dokończyć kwestię zadania dalej. Bo jak zejdzie do zera, no to oczywiście przegrywamy. Przechodzi nigdzie? Już nie, już biegnie. One to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? No, fuck, on mi zabierze dużo życia zaraz. Co on ma takiego dobrego cela? Jak ze mną był w misjach, to nie miał takiego cela w ogóle. Oh, fuck me. Umrzyj, ty, co ty, nieśmiertelny jesteś? Nędziarzu? Drogi. Dobra, w dupie idę za ręce. O, fuck me! Fuck! Za dużo ich tu! Będę tracił życiu! Ja nie chcę tracić życiu. Hajsy się znikają, widzieliście to? Teraz oberwał i co? Nie przeżyję. Znaczy, przeżyję to. Frajer. Mam 72 życia tylko, ale bieda. Oh, fuck me. Ale dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj było życie też, nie? Oh, fuck! Z plecy, plecy, plecy! No, ej, no! Tu jest zwolnienie czasu. Trzeba biec po zwolnienie czasu. Mamy wciąż dużo obrony, więc spoko chyba. Fuck, tu biegnie chłop. Ona biegła lens, nice. Dobra, mamy wciąż dużo obrony, spoko, wszystko się dzieje teraz. Tutaj stracimy dużo, prawda? Ej, nie straciliśmy wcale dużo, mamy dużo. Teraz musimy lecieć od razu po tą pigułę, nie? Dawaj, Tommy. Elegancko. For Lance Vance. I said I had enough of that at school. Picked the wrong side, Lance. Lance zabity, proszę państwa. O, ale headshot dostał chłop. Wybrałeś złą stronę, Lance, to prawda. Idę ci nasikać teraz na ryj. Zniknąłeś, a nie jesteś tutaj. No i co, loserze, głupi? Jeszcze trzeba Sonny'ego załatwić, nie? A gdzie jest Sonny? Tu jest życie, chcę życie. Bo hajsy mi dalej topnieją. Kurde, a tabletka będzie działać? O, chyba przestała. Fuk. Sonny! Leave my money!
wbijać. Wow. Halo, panowie, jesteście tam? Na pewno tam są. Jest Sony. O kurde! Ci tu skąd przyleźli? Jest i Sony. Główny boss! You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay! You still don't get it, do you? I own you, Tommy! Those 15 years were mine to spend. Get him, boys, he never understood a thing. What the fuck? Ty no weź umrzyj! Odstrzeliłem ci jajo, jesteś martwy. Luzerze. Hej, hej! I został mi 26 życia. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? No to jest całkiem beautiful. Proszę Państwa, koniec wszystkich w sumie misji, bo nie liczę tych tam jakichś wyścigów, jakichś tam misji pobocznych na zasadzie, że przejedź i rozdaj pizzę. No to tak to wszystko zrobiliśmy, fabularnie. Nawet ćwira ocena jest 9 na 10 na spokojnie, bo jest przeogromna grywalność, jest o wiele lepsza niż trójka, jest fajna fabuła, są barwne postacie, muzyka jest o wiele, wiele, wiele lepsza. Mechaniki są spoko, przecież miejscami upierdliwe, stąd to minus 1, a nie 10 na 10. No i poza tym, no to co? No to jest naprawdę dobra gra. Można w niej spędzić naprawdę dużo czasu, jeśli kiedykolwiek mieliście wątpliwości. Niedługo wyjdzie remaster podobno. Chodzą plotki, czy nawet już jest potwierdzone, że wyjdzie remaster trójki, Vice City... O, Polak, Andrzej Madajczyk. Trójki, Vice City i San Andreas Remaster, gdzie mają być też poprawione mechaniki. Może wtedy się skuście i zagrajcie sobie w te tytuły. I tyle. Tak, proszę Państwa. Na dzisiaj kończymy. Będziemy siadać teraz do kolejnej odsłony serii, czyli do GTA San Andreas. I tyle. Jak się podobało, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Zaglądajcie do mnie na Twitcha, bo tam pojawiam się na żywo. I brzeczki, popatki. Z tą nieśmiertelnością z dupy. Ale nie odpuszczę, dzisiaj chcę przejść tą grę.